Cześć, bez witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie petardy od Kunkę, nawet nie petardy, tylko emitery dźwięku. Z tego co pamiętam, jak najbardziej kategoria P1. Proszę złapać ostrość, kategoria P1, artykuł numer 486 sztuk. Funke China Bowler BC oczywiście posiadają, gramatura 11,4 grama, więc prawie po 2 gramy na sztukę. Przepraszam bardzo, zabijałem kleszcza na sobie. 6 sztuk, prawie 2 gramy na sztukę. Boję się, że to będzie czarny proch, ale strzelałem już z tego typu petardek od Funke, z Thundercracker, a z tego co pamiętam, tak to się nazywało. One również były papierowe, również miały te takie papierowe ląty i one były naprawdę mocne, więc mam nadzieję, że tutaj Funke również się postarało i w takich petardkach no ta moc jest fajna. Za takie petardy trzeba zapłacić 7-8 zł w sklepach internetowych. To, szczerze mówiąc, dość sporo jak za 6 sztuk petard. Nie oszukujmy się. Da się za to kupić całą paczkę Kolpo, całą paczkę Pirat, całą, nie, Wespę akurat nie, ale no wciąż to są 10 sztuk po 1 gramie. Zobaczymy, jak to będzie strzelać. Mam nadzieję, że będzie znośne. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale. Zapraszam również do opisu, gdzie znajdziecie linki na mojego Instagrama, TikToka oraz serwer Discord. No i co, zapraszam do zakupów w Pirogrzmocie z kodem PYROGANG 15% zniżki. Pojedyncza petardka, tak jak powiedziałem, papierowa, ląd również papierowy. No co no, jakościowo to nie wygląda, ale tak jak mówiłem, te Thundercracker A również nie wyglądały w żaden sposób jakościowo. Wyglądały jak typowe China Bowlerki, a naprawdę były mocne i wypadały lepiej od wielu petard, tylko one taniej kosztowały. Kosztowały chyba koło trójki, czasem nawet dało się je kupić za takie opakowanie 5 sztuk czy 6. Ten ląd świetnie się pali. No, to jest raczej fotobłysk. Tak nie brzmi czarny proch. Jak na 2 gramy to tak nie strzela. Jak taka jednogramóweczka może tak. Jak na jednogramówkę to są spoko. I minusem jest na pewno to, że ten ląd przy wilgoci na pewno szybciej się zepsuje, powiedzmy to, niż taki zwykły lącik. Odpalę jeszcze jedną sztukę tak na luzie. Później poleci klasycznie decybelomierz i garneczek. No i nie wiem, minus plus zależy pewnie dla kogo. Jest to, że one robią konfetti wokół, więc jeśli kupicie sobie kilka paczek takich na Sylwka, odpalicie sobie przed domem, odpalicie sobie na osiedlu, no to będzie syf niemiłosierny, szczerze mówiąc. No jest to raczej minus, bo no nikomu nie potrzebne jest tyle papieru wokół. Plus jest taki, że cała ta petarda jest z papieru, nie ma tu elementu z niczego innego, więc po pierwsze nie dostaniecie jakimś gipsem, po drugie no nie będą leżały jakieś plastikowe zatyczki, które się tam nie przetworzą, nie przerobią w naturalnym środowisku. Odpalam przy drzewku, oddalimy się z naszym decybelomierzem. Ile tutaj pokażę, zobaczymy. Oddalę się na takie 3 metry. Niestety zapomniałem statywu, więc lecę tak z łapy, ale z tego co widziałem ostatnio Machony też tak odpalił z łapy, w sensie sprawdzał z łapy decybelomierzem. Mam nadzieję, że mi też wybaczycie. Wypadki chodzą po ludziach. ...112,6 z jakichś 3 metrów. Nie za dobrze, szczerze mówiąc. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że niektóre petardy, które słyszę tak na ucho, że są dość głośne, na decybelomierzu mają wyniki słabsze niż wiele petard, które wypadają bardzo przeciętnie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może po prostu różnica jest taka, że decybelomierz lepiej odbiera petardy, które są jakby takie basowe, mają ten huk taki, powiedzmy to, donośny, a nie taki agresywny,
wiecie, o czym mówię raczej. Jest różnica między na przykład tą petardą, a petardą typu nawet RC5 czy Adrenalin. Tutaj zostało masakrycznie dużo tego papieru. Proszę bardzo. O, to się tli wszystko. No to uważajcie w takim razie na to, odpalając, kiedy jest sucho. Bo no, ja odpalam akurat jak pada deszcz. Nawet pewnie słyszycie, może to na kamerze, może jakaś kropelka wam spadnie na głowę, na kamerę. Ale no... No co no? Na decybelomierzu wypadł słabo. Wezmę jeszcze naszą pokrywkę. Taki a la garnuszek, powiedzmy. Biorę petardę. Nie są najlepsze, szczerze mówiąc. Te Thundercracker A dużo, w sensie chyba tak się nazywały, nie pamiętam teraz dokładnie. Ich już nie dostaniecie chyba tak po sklepach, ale były dużo, dużo lepsze. Miały niższą cenę, no i po prostu lepiej wypadały jak za te pieniądze. Tutaj za 8 zł ja naprawdę mogę mieć dużo lepszych opcji. A nawet jeśli nie lepszych, to po prostu bardziej opłacalnych pod względem ilości sztuk. No tak jak powiedziałem, Kolpo, Pirata to są petardy, które są mocniejsze od tych China Ballerów B i kosztują w granicach 6-7 zł. W niektórych sklepach kosztują po 10-12, ale spokojnie znajdziecie je po 6-7 zł jeszcze, więc nie zamawiajcie po 12, po co? Taka prawda, no. Za 8 zł te nowe C4 od Pyromaxa wychodzą po 8-9 zł i tam jest 14 sztuk. Owszem, nie są jakieś najmocniejsze na świecie, ale te China Ballery również nie są najmocniejsze na świecie, więc moim zdaniem lepiej wziąć 14 sztuk tych nowych C4 niż 6 sztuk tych China Ballerków od Funke. Może dla Niemca jest to spoko, choć nie wiem, czy Niemiec może strzelać z kategorii P1. Odpalamy. Ale no dla nas to jest nieopłacalne. I bardzo dobrze, jeśli takie petardy staną się u nas opłacalne, to będzie już tragicznie. Teraz jest po prostu słabo na rynku pirotechnicznym. No nie podbiło garnka jak jednogramówka nawet. A pamiętajmy, 4 grama na paczkę, 6 sztuk, prawie 2 gramy niby. Nie wiem, czy to jest czarny proch. Nie wydaje mi się, że to są czarnoprochowce. Musiałbym sobie się sztachnąć tym dymem. Może bym wtedy poczuł, miałbym ostateczny dowód. Ale no cóż, no. Na garnku wypadło słabo. Na decybelomierzu wypadł słabo, ale myślałem, że na decybelomierzu wypadną lepiej, szczerze mówiąc. Coś poszło nie tak. Co za 8 zł, 7-8 zł zdecydowanie nie warto. Jakby kosztowały chociaż 5-6, to może jakieś do luźnej zabawy. Tak to za te pieniądze to jest trójka. Trójkę na zachętę za to, że jakość wykonania jest naprawdę dobra. Wiem, że ta petarda jest taka papierowa i w ogóle można narzekać, ale naprawdę to jest dobrze wykonane. No w sumie dobra, no to dwójka, no nie widzę kolejnych plusów. Jest w miarę okej, mocowo jak na dzisiejsze czasy, ale zostawiam masakrycznie dużo syfu. Na decybelomierzu wypadło słabo, na garnku wypadło słabo. To pokazuje raczej, że mocy ani destrukcji, ani takiej mimo wszystko dla ucha potężnej nie ma. Za 8 zł da się po prostu znaleźć lepsze petardy. Tyle mam do powiedzenia. Zapraszam was jeszcze raz do opisu, zapraszam was jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie. No i co, dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tych sądzicie, co wy sądzicie o tych petardach, może wam się spodobały bardziej, może mniej. Czekam na wasze opinie. Siemka.